Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem przypomnimy sobie, czy tam odświeżymy sobie krążownik tier 8, czyli niemieckiego Prinz Eugena, siostrzany okręt drzewkowego admirała Hipera i odpowiemy sobie na kilka podstawowych pytań, także takich jak czy warto ten okręt kupić nadal po tych latach, które już ten okręt w grze ma, czy radzi sobie w obecnej mecie i jak tym grać, żeby grać jakoś tam efektywnie. Jeszcze tak krótkim słowem wstępu. Wybaczcie, że ostatnio na YouTubie i na Twitchu pojawiam się rzadziej, ale no, WoW zszedł u mnie obecnie na dalszy plan, troszeczkę teraz zająłem się innymi grami, a no, domyślam się, że jeżeli wrzucałbym tutaj na kanał, nie wiem, jakieś rzeczy z Need for Speeda czy z innych gier, które teraz gram, to nie bylibyście zainteresowani, także one pojawiają się bardzo sporadycznie na Twitchu, a tutaj postaram się jakoś tam utrzymać odpowiednią częstotliwość, jeżeli chodzi o filmy, postaram się wrzucać przynajmniej dwa razy w tygodniu. Także już mam nadzieję, że niedługo wrócę do WoWsa, jak się trochę ogram z tym, co tam sobie zdobyłem do grania na razie i przejdźmy może już do recenzji Prinz Eugena. Także kapitan wygląda następująco. To jest dosyć kluczowy perk tutaj w tym buildzie, bo to jest ekspert w ładowaniu, skrócenie przeładowania o połowę, kiedy mamy pociski w lufach. I teraz tak, tutaj przeładowanie trwa 13 sekund. Maksymalne uszkodzenia pociskami odłamkowo burzącymi to jest 2,5 koła, a pepance zadają 5900, także pepance są naprawdę mocne i penetracja też jest przyzwoita, więc warto z nich korzystać, stąd też skrócenie czasu przeładowania, no bo jak mamy kogoś złapanego na burcie, możemy mu pieprznąć z pepanców jakieś parę cytek, no to jednak lepiej z tego skorzystać niż wystrzelić salwę obeków i pozwolić mu się odwrócić. Jak widzicie, jest również kamuflaż, na modułach, na ulepszeniach też jest kamuflaż i daje nam to bazowo wymaksowany kamuflaż 11,7 km. Mamy nadzorcę, eksperta w wyburzeniu, adrenalinę, podstawy żywotności i zaawansowany trening, przepraszam, strzelec wyborowy. Na co innego patrzę, o czym innym myślę. Ulepszenia. Nie będę tutaj, jeżeli chodzi o parametry, omawiał wszystkiego dokładnie, bo okręt jest w grze już tak długo, że myślę, że znacie te parametry. Także z takich najważniejszych rzeczy to właśnie uzbrojenie. 4 podwójne wieże 203 mm. I 4 potrójne wyrzutnie torpedowe, 2 na burtę, 6 km zasięgu. Także typowo niemieckie torpedy na krążowniku. Bardzo przydatne w zwarciu na blisko. W zwarcie na daleko w sumie byłoby ciężkie do zrobienia, ale w walce na blisko może tak będzie poprawniej. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to już jak widzicie na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii, bo jak wiadomo niemieckie torpedy lubią padać na mniej odpowiednim momencie. Artyleria również może nam paść. Na slocie drugim mamy do wyboru modyfikację kontroli uszkodzeń, którą ja mam założoną, inne tamte ulepszane. Przy czym jak widzicie u mnie pelotki nie ma, bo jest hydro założone, wydaje mi się to dużo lepszym wyborem. Ochrona maszynowni u mnie jest to. Tutaj można się pokusić jeszcze o modyfikację systemów celowniczych, żeby jeszcze zwiększyć troszeczkę tutaj celność, ale ja mam jak widzicie obrót dział. Slot czwarty. Modyfikacja układu sterowania, bo to jest okręt, który będzie raczej grał w ruchu. No i na ostatnim slocie kamuflaż. Można się pokusić o to, jeżeli będziemy często strzelać, ale no, zawsze lepiej dłużej pozostać niewykrytym, podejść bliżej i wtedy pieprząć typa, niż ma nas widzieć z większej odległości, niż byśmy chcieli. Mamy do wyboru rozbicie, ale jak widzicie obronę przeciwlotnicza na 70%, na 70 punktów oceniona. Ten okręt, jeżeli był zrobiony full pod pelotkę, no to ósemki miały naprawdę przesrane. Dokładnie się o tym przekonałem, kiedy oglądałem, czy tam widziałem wyniki różnych osób grających tym okrętem właśnie pod pelotkę na sprincie, kiedy było 1 na 1 i wtedy on pokazywał swój pazur w walce samolotami, kiedy ktoś się zdecydował właśnie na lotnie, także można go zrobić pod pelotkę, będzie wtedy dosyć uciążliwy dla ósemek. Jeżeli chodzi o sygnały, no to standardowy setup. Dwie flagi na podpalanie, skrócenie czasu działania pożarów, wydłużenie czasu działania naprawki, czy tam efektywność, detonacja, no i takie tam standardowe rzeczy w zasadzie. Nic tutaj specjalnego nie widać. Więc tak, wiecie jak wygląda kapitan, wiecie jak wyglądają ulepszenia i sygnały, także teraz zaproszę was do obejrzenia krótkiej bitwy. Nie jest to bitwa wybitna, taka raczej na, jak miałbym ją oceniać, to taka na 3, no może bez plusa, taka na dostateczny. Także wystarczająca, żeby pokazać do czego ten okręt jest i jak się spisuje, ale nie jest jakaś porywająca, także jeżeli ktoś liczył na jakiś fenomenalny wynik, no to niestety tutaj w tej bitwie tego nie obejrzy, ale zapraszam was na tą główną część recenzji, także przejdźmy już do oglądania. P
Prince Eugen, moi drodzy, jedna z jego głównych zalet to jest posiadanie grupy naprawczej, czy to naprawczo-ratunkowa się nazywa, grupa naprawcza, ta, która przywraca nam HP. Mamy 4 ładunki w full opcji z nadzorcą, po 270 punktów na sekundę przywraca nam ta grupa, aktywna jest przez 28 sekund, także można sobie łatwo policzyć, ile tego hapsa nam przywraca. Jak widzieliście w ulepszeniach, na slocie czwartym miałem modyfikację układu sterowania ze względu na to, że to jest okręt do kajtowania. Co to jest kajtowanie? Mam nadzieję, że wiecie. Jak nie wiecie, no to niedobrze. Jak wiecie, no to dobrze. W zasadzie. Kajtowanie to jest po prostu dopłynięcie do jakiegoś miejsca, zwrot i ostrzał przeciwnika na kursie odchodzącym, czyli jeżeli trzeba, to pokazujemy troszeczkę więcej burty, żeby wystrzelić ze wszystkiego, co mamy, a jak ktoś do nas strzela, to odwracamy się, kontujemy i odbijemy pociski, manewrując przy tym prędkością i kierunkiem płynięcia. Także to jest kajtowanie, jeżeli ktoś nie wie, ale myślę, że większość wie. Można tym okrętem grać na blisko, jeżeli ktoś chce, przy czym raczej nie wróżę długiego życia. Naprawka oczywiście nieco wydłuży naszą obecność w bitwie, ale pamiętajmy, że to nie jest raczej taki krążownik jakiś typu Dest, czy Moskwa, czy Pietropawłowsk. To jest akurat do gry w ruchu i wydaje mi się, że najtrafniejszym porównaniem, jeżeli chodzi o premki na ósemce, to byłoby Atago. Tam możemy grać również podobnie. Ten okręt dopiero, kiedy ktoś nas goni, a my możemy sobie właśnie kajtować, o czym mówiłem, wtedy pokazuje swoją prawdziwą naturę. Będziemy dosyć dobrze palić koleżkę, bo mamy teraz w tym buildzie, który wam pokazałem, 17% szansy na podpalenie i możemy go palić. Ale pepance, jak już wspominałem, to warte uwagi, w związku z czym jeżeli mamy kogoś burtą, no to czy to pancernik, czy to krążownik, łoimy z pepanców. Możecie nawet grać w zasadzie głównie na pepancach, tamte obeczki tylko w sytuacjach, kiedy nie mamy kąta ładować do lufy, ale można oczywiście pływać sobie na dużym dystansie i palić. Zasięg, jak widzicie, też jest przyzwoity. 17,5 km na tier 8 to jest, wydaje mi się, że w zupełności wystarczający dystans do ostrzału. Pelotka, jak już wspomniałem na początku, dosyć dobra. Można ją oczywiście jeszcze podbić dodatkowo, także z samolotami będziemy sobie radzić. Oczywiście nie na tyle, żeby całkiem je olać, ale jak przylecą dziesiątki, to i tak nam zrobią krzywdę, a z ósemkami troszeczkę tam gościowi krwina psujemy, jak będzie nad nami latał. Bitwa wybitna nie jest, ale pokazuje, do czego ten okręt się najlepiej nadaje. I tu mamy, jak widzicie, granie tak, no może nie na pierwszej linii, bo to nie o to chodzi, żeby szybko zginąć, tylko żeby efektywnie wspierać naszych, kiedy próbują coś sensownego zrobić. Czyli kajtujemy. Kontujemy się, odbijamy na latujące pociski i strzelamy ze wszystkiego, co nam fabryka dała. Korzystając z kamuflażu, możemy sobie w odpowiedniej sytuacji zmienić typ amunicji, którą mamy w lufie. I możemy kogoś solidnie ugryźć. Pepance są naprawdę mocne i warto z nich korzystać. Spójrzcie, tutaj mamy North Carolina, poleci w jej kierunku właśnie salwa z pepanców. Zobaczcie, co się tutaj z nią stanie. Jako tako przyzwoicie, wydaje mi się. Tutaj będą jeszcze fajne salwy wystrzeliwane w kierunku Tirpica, który się tu pojawi pod koniec bitwy. I czy taki okręt, mimo tego, że minęło, nie wiem, 4 lata, chyba 5, albo nawet więcej jego obecności w grze, czy ten okręt po takim czasie warto sobie sprawić? To jest sztandarowy przykład gameplayu na okrętach, na krążownikach niemieckich. Z tym, że jesteśmy na ósemce, mamy naprawkę. To taka drobna różnica, no bo każdy wie, jaki układ artylerii ma run. Tam mamy dwie wieże z tyłu, jedną z przodu, więc tym bardziej jest to okręt do kajtowania. I hiper będziemy grać nim tak samo. Ten okręt, wydaje mi się, że kiedyś bym go tak wysoko nie ocenił, ale teraz z perspektywy czasu, już biorąc pod uwagę to, że wiem, jak go wykorzystać, dałbym mu takie, ja wiem, 8 na 10, bo to jest naprawdę bardzo mocny okręt. Jak widzicie, mamy tutaj również hydro na pokładzie. Hydro, zasięg hydro wynosi 6 km, jeżeli chodzi o wykrywanie okrętów, o wykrywanie torped 4 km. Rozbicia, jak już ostatnio było mówione, nie wiem, czy tu na kanale nawet o tym wspominałem, ale rozbicie nam niewiele pomaga, czyli obrona przeciwlotnicza. Ten materiał eksploatacyjny. Stąd też hydro na pokładzie. Hydro bardzo często pozwala nam zaskoczyć jakiegoś dedeka, który się nas spodziewa albo i nie, bo może liczy na to, że właśnie to rozbicie mamy na pokładzie. Poddymi się ktoś tam blisko nas, podpływamy do niego i go mordujemy sobie spokojnie z naszej artylerii głównej, przepraszam. Także wydaje mi się, że gdyby ktoś mnie zapytał, czy warto kupić ten okręt, powiedziałbym zdecydowanie warto. Czy on jest jakiś fenomenalnie inny od tego, co mamy w drzewku? Nie. To jest porządny przedstawiciel drzewka krążowników niemieckich, z tym, że no,
od Hipera jest to tyle lepszy, że mamy właśnie tą naprawkę. Hiper sam w sobie może i też jest dosyć przyjemnym okrętem na tierze 8, ale tutaj mamy już nieco wydłużoną żywotność tego okrętu dzięki tej naprawce. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie sobie taki okręt warto sprawdzić. Chyba że ktoś, tak jak mówię, oczekuje zupełnie innej jakości od okrętu premium. Tak jak na przykład mamy Arcanage'a w drzewku krążowników amerykańskich. On całkowicie odstaje gameplayowo od reszty. Jeżeli oczekujecie czegoś takiego w przypadku Hipera, to przepraszam, Eugena, to tego nie dostaniecie. To jest porządny okręt, ale nie różni się za bardzo od tych, które mam dostępne w drzewku. Więc można go sobie sprawić, bo jest naprawdę dobry, ale no nie będzie tutaj fajerwerków, jeżeli chodzi o gameplay, nie będzie inaczej. Kolejna dosyć istotna kwestia to jest to, że to okręt jest stary, także ma rozegrane bardzo dużo bitew, spójrzcie 9600 i Stadela w Tirpica. Fakt faktem blisko, ale jednak. Okręt ma rozegrane bardzo dużo bitew, jest okrętem starym, więc można na nim pompować PR-kę, jeżeli zagracie taką jakąś no rozsądną bitwę. Ja tutaj zatopiłem dwa okręty, zrobiłem tam blisko 100 tysięcy i miałem PR ponad 4000, także no kosmiczne wartości się tu kręci. A ta bitwa jest, tak jak wspomniałem, taka na dostateczny. Także no nie jest to jakaś tam porywająca, epicka rozgrywka, tylko po prostu takie spokojne plumkanie do tego, co tam się pod lufę nawinie. Czyli podsumujmy. Mamy porządne pepance ładujące się 13 sekund, zasięg 17,5 km, więc artyleryjsko jesteśmy samowystarczalni w zasadzie. Wystarczy, że mamy spota. Najlepiej jak ktoś nas goni, wtedy możemy kajtować. Jeżeli ktoś do nas podejdzie za blisko, no to możemy go dziabnąć z torped. Mamy dwie potrójne wyrzutnie na burtę. Te torpedy lubią sobie niestety padać w najmniej odpowiednim momencie. I to wydaje mi się, że jest dosyć dobry argument, żeby ten okręt sobie... Nie mówię o padaniu torped, tylko ogólna charakterystyka. Wydaje mi się, że 8 na 10 to jest w zupełności dobra ocena. Okręt warto kupić mimo tego, że w grze jest już bardzo długo, ale sprawuje się nadal bardzo dobrze. Więc jeżeli ktoś się nad tym okrętem zastanawia, to warto. Polecam i w tym materiale to będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.